Hej, siemanko, z tej strony Roni, witam was w kolejnym odcineczku, ale się powtarzam, chyba ciągle to samo mówię. Zostań gwiazdą w Tottenhamie. Dzisiaj zagramy sobie 4 spotkania. Już widziałem, że tutaj z West Ham sobie nie zagram i sobie Adebayor zagra. No to jest Brighton. Tam chyba gra, nie, albo nie gra. Wydaje mi się, że na tym zapisie gra tam Kuszczak. Tak mi się wydaje. Fuck up, no w półfinale taka drużyna, no to jest chyba wyczyn dla niej ogromny. Tam sobie zagramy z kim to? Z Aston Villa, no z tymi Wilkami i z Sunderlandem. Mam nadzieję, że to już jest kwiecień, o końcówka sezonu, że zagram te 4 spotkania, że to tylko jest jedyna symulacja. Bo szczerze powiem, to nie wiem za co, chyba odpoczynek. Więc powoli tutaj sobie wszystko. Dobra, najważniejsze jest to, że teraz trzeba każdy mecz wygrać. Jest dobrze, 2-0, 2-1, dobra. To jedną bramkę możecie sobie strzelić, panowie z West Ham, młoty. Tak zwany, no 3-1, Gareth Bale, jest gol. Spokojnie, to jest chyba zwycięstwo na bank, no już teraz mogę to śmiało powiedzieć. I jeszcze jakaś brameczka? Nie. To jest koniec, 3-1, każdy inny autor bramki. Zagram sobie. Zagram. Nie widziałem. No dobra, zagram sobie. Nie widziałem, jaki skład sobie wybrał. O, zmieniłem wygląd swojej gwiazdy troszeczkę. Dość zimno na boisku, gram w rękawiczkach. Coś ostatnio bardzo dużo deszczu. O, broni Kuszczak. Zobaczymy, ile bramek puści. Albo wszystko obroni, to zależy. O, jestem ciekaw polskiego bramkarza. No, markowałem sobie. Wytrzymam to. Wytrzymałem. I Kuszczak, Kuszczak traci pierwszą bramkę. No chyba dzisiaj w odcinku będzie 50. bramka, może nawet już w tym spotkaniu. Jest dobrze, dobry początek, łatwy rywal. Bardzo wolno grają, nie nadążają za naszymi zawodnikami. 1-0 jak najbardziej. Yes, man. Asystować? Nie, po co? Ajajajajaj. Właśnie, Bale też to rozumie, szybkość. Odleć z tym, chłopie, synek. Masz to podanie. Co to za przyjęcie? Przyjmie, odda piłkę. No. Tutaj nawet chyba żadnych sztuczek nie trzeba wykonywać. No. To już jest naprawdę przesada, nie? Taka poprzeczka. O! Ale szkoda, że nie mam asysty. I jeb, wybiłem piłkę golofową w kibiców. Czekaj, czekaj, uciesz się tak, synek. Honorowa bramka zdobyta przez Abarnesa, bo on dobrze to wie, że na główkę wy... No, i takie. I ogólnie takie, takie. Ocena meczowa, no, w sumie... W porównaniu z ostatnim odcinkiem, no to samo praktycznie robiłem i wtedy oceny były 6,6, a teraz jest 9,5. No, za co to ja nie wiem. Spoko mecz. 3 bramki, 2-1. I z kim w finale? No, jeszcze tego nie wiemy. Jeszcze tego nie wiemy. Ale prawdopodobnie znowu finał z Man City. Wyzwanie! Jakie zrobiłem wyzwanie? O, zawodnikiem meczu zostałem. Zagramy sobie. Oj, nie widziałem, a zagramy sobie. Jedziemy z tym koksem. Mecz ligowy. O, fajnie to wygląda. Tak pod kolor. O, kto to jest za piłkarz? Bentekę. Okej, no w końcu bez deszczu. Czekałem na to spotkanie. Bale na lewej obronie. No to czuję, że będę musiał wszystko sam robić. What the... what the fuck? Ależ bramka nie zdobyta przez Aston Villa, lol. Coś mi się wydaje, że będzie gol. No patrz, ile mi miejsca zostawili. No ale ta pompa, to nie rozumiem tego. Skąd ta pompa, taka siła w nodze. Punkty do lidera, więc ja też muszę wygrać w tym spotkaniu. Chuj ci w dupę. O, czerwona, żółta. Jestem brutalnym graczem. Tylko żółta. Kartka na moje konto wpada, da. Dobra. Teraz! Dla 100!
Jest gol! Bramka! Ha, ślizgiem! Jest asysta. Asysta jest. Jest dobrze. Ale najbardziej ważne jest to, że jest bramka, ponieważ Man City wygrywa z Chelsea, a ja wygrywam z Aston Villa. I to oznacza tylko jedno, że mamy tyle samo prawdopodobieństwo. O kurwa. Kolejne zwycięstwo. Ocena meczowa znowu znakomita. Nawet podobne statystyki co w ostatnim spotkaniu, co jak widzicie w lewej tabelce. No w prawej może już trochę inne. Tylko jedna bramka Huddlestona. Prawdopodobnie Man City, tak jest, wygrało z Chelsea Londyn. I kto jest pierwszy w tabeli? Nawet punkt przewagi. O, już nie dostaję dzisiaj PD, bo nakurwiłem 2000 expa. O, jakieś zadania były zrobione. O, nawet asysty musiałem zrobić. Spoko. Dobra, ale inno asysty i bramki się liczą. No trochę jest to bez sensu w FIFA zrobione, ponieważ są wyznaczone zadania meczowe, ale ja już zrobiłem cele sezonu, no to nie rozumiem tego, dlaczego mają być jeszcze zadania meczowe mam wykonywać. Jedynie to, co mogę robić, to tylko... No co ja mogę robić? No ja, jeśli mam wszystko zaliczone, oprócz oceny meczowej, no to tylko ocenę meczową skillować. I to też tak robię. Teraz z outsiderami gramy. Prawie zamykają tabelę. Wilki. Tu chyba gra... Nie, tu nie gra. Właśnie nie wiem, gdzie gra Peszko. Albo tu, albo gdzieś indziej. Coś w tej drużynie tak podobnej. No ale to chyba... A, go tu nawet już nie ma. Dobra, podamy komuś. Dlaczego z pierwszej? O, jest gol! Ja tu... Dobra, z kim ty się tam cieszysz, synek? I ja... O, tego tam zamroziło dwójeczkę. Super. Czekaj, idę go z... Aj, chciałem go zgwałcić. Tutaj sobie podałem, no nie wiem dlaczego z pierwszej, no ale tam Czechasz robiło ślizg, zamieszanie. Piłka wpada pod nogi Bentleya i mamy już 1-0. Bramkarz, wychodź. No to nie ma sensu. Ale cufal. Dobra, dawaj. Jeszcze z prawej nogi, no nie wiem dlaczego. Jest gol, 49 bramka w lidze. Ach, do kamery idealnie się cieszę. No, chyba dobre ujęcia były. Tutaj no, ja specjalnie jeszcze tak się ustawiłem, żeby z lewej sobie pieprznął bramkę, a tu... O, jest, jest, dobrze wyszedł. Asysta? To nic nie zmienia, przecież w tym wyniku... Czy punkty są? Są. Co możecie zdobywać? Takie bramki, które nic nie dają. Panie Ebanks Blake. Dobra, spoko, loko. 2-1. Jest zwycięstwo. Ohoho. 3 strzały celne. 1 bramka, 0 asyst. No, z tymi podaniami dzisiaj coś nie wychodziło, ale znowu ocena meczowa bardzo wysoka. 2-1. Kolejne 3 punkty. Chelsea grała? Nie grała. Nie wiem, jaki był wynik. Jest, Lennon powraca na końcówkę sezonu. Już mamy maj. Zawodnik meczu, znowu byłem zawodnikiem meczu. Oj, zagra sobie Adebayor. Ależ dlaczego? To, czy ja dobrze widziałem? No to znowu sobie przysymulujemy kolejne spotkanie, niestety. Adebayor, liczę na ciebie. Tam chyba Chelsea nie gra na symulacji. Ale to musi być zwycięstwo. Dobra, Chelsea jednak gra. Moses tam zdobywa bramkę. Man City... Chyba też gra. Sezegon. Jak dobrze, że nie szczelił bramki. Jest. Jeszcze z karnego. Chelsea 1-1. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. I. Gol w 90 minucie. Jest. Jest. 3 punkty przewagi nad Chelsea, 2 punkty przewagi nad Man City. Coraz bliżej zwycięstwa. A wiem, że w końcówce sezonu, chyba przedostatnia kolejka, gramy z Manchesterem City. Teraz szybko jeszcze, oj, nie wiedziałem, z kim gram. Ale z Queens, nie wiem, a kurczę, co ja chciałem powiedzieć, nie wiem, z kim gram. Nie wiem, czy ja gram. Jednak gram w tym spotkaniu. Jest! 50 bramka w barwach Tottenhamu Londyn. Dzięki temu, że sędzia doliczył 15 minut do końca pierwszej połowy. Jest gol! Dzięki ci! Ciul go! Jaki imbecyl! Ja nie mogę! Chyba aż do stracenia bramki. I?
No, blisko to było. No, jeszcze tam wiksy dzieją się. Ło, ja pierdolę. Ło, nawet Torman się postanowił pograć w bale. I am ball and piece of trash. 51 bramek w lidze. Znaczy się... Wow, 110 bramek ogólnie. 51 bramka dla Tottenhamu, druga w tym spotkaniu, 31 w lidze. No, ładny bilansik się tutaj szykuje, może nawet dzisiaj hat-triczek jakiś. Co? Damy radę na pewno. Za to, że prowadziłem Queen's Park Rangers. Jeszcze karny teleport, widzieliście jak wstał? Jeśli nie, to sobie cofnijcie. Ciekawe dla... Kto gra w Queen's Park Rangers? Kupisz! Gomez, pedale! Jak się nie rzucasz, tak się rzuciłeś i nic nie obroniłeś. Właśnie mówiłem o tym, żeby sobie Queen's Park Rangers zawodnicy zdobyli sobie bramkę tą honorową, ponieważ prowadziłem ten klub i chciałem, żeby tak mieli tą brameczkę. Jak widać, gdy o tym wspomniałem, to od razu się wywrócił jakiś zawodnik i był karny. Kupisz to, wykorzystał. Kupisz. Siema. Siema, Eniu. Siema, Eniu. Tut. Dempsey. Ależ wiksy. Ależ mnie tam nokautują. Ty mnie nokautuje. Dawaj, jeszcze raz mnie znokautuj. Super aśna akcja. No, mój dribbling praktycznie od bramki. Asysta. Zdobył bramkę. No, 3 do 1. Ja oczywiście wykonałem swoje zadanie, dwie bramki, asysta. Znowu super ocena meczowa. To mnie bardzo cieszy. Ale coś mi nie pasuje. To, czy to już jest... No nie, no... z czego tu się cieszyć? Z Newcastle gramy? No nie gramy, tak myślałem, to jeszcze sobie szybko przesymulujemy ten meczyk. Wtedy zapomniałem sprawdzić. I musiałem pierwszy przesymulować, no to ładnie, 4 zagrane, 3 symulowane. Dobra, Sigurdsson jest bramka, to jest dobry zawodnik. Potrafi odnaleźć się na boisku. A czy ktoś jeszcze tam jakiś ciekawy gra do zespół? Przed Man City, Chelsea? Jakoś na razie nie widzę. Liczy się to, że wygrywamy. Jest 1 do 0. Już od 10 minuty. No, tak do końca pozostanie, nie! Bale dorzuca swoje 3 grosze. Jest kolejna bramka na 2 do 0. Kolejne zwycięstwo. Jermaine Jenas. Ku zachwytowi menadżera. Designer wciąż bryluje nad murawią. No spoko. O i później. O, jeszcze tutaj zadania się zrobiły. O, jednej bramki mi zabrakło. No w końcu no. Tyle grałem tych spotkań. Z Man City gram. Dobra, z Man City gram to spotkanie. Będą dokładnie nawet aż 2 spotkania. Jak wygląda sytuacja w lidze? No, jeśli w ligowym zremisujemy, to już mamy mistrzostwo kraju. Najwięcej bramek zdobytych? Nie. Najmniej puszczonych? Nie. Trzeba się postarać jeszcze nad tym bilansem. Niewiele spotkań zostało. To chyba był przedostatni albo trzeci od końca odcinek w tym klubie, jak na razie w tym sezonie, że tak powiem. A w następnym odcinku już wielki finał, drugi wielki finał z Manchesterem City, a potem takie ligowe spotkanko. Walka o mistrzostwo, że tak powiem, to może być, no to same super spotkania. Pozdrawiam was. Cześć!